Na wstępie bym chciała Was jeszcze poprosić o to, żebyście zasubskrybowali mój kanał. Pomożecie mi w tym, zmotywujecie mnie. No i oczywiście będziecie dostawać powiadomienia, jeżeli klikniecie dzwoneczek. Dajcie też łapkę w górę, jeżeli Wam się film spodoba, bo naprawdę te dwie rzeczy bardzo motywują i chcemy się nagrywać więcej filmików. Także zapraszam do filmu. Cześć! W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak pielęgnować lub dbać o Waszą lalkę Reborn. Zdecydowałam się nagrać ten filmik, ponieważ przeglądając OLX, gdzie najczęściej właśnie kupuję Reborny, zauważyłam, iż wiele z nich jest bardzo zniszczonych lub są w kiepskim stanie. No a wiadomo, taką lalkę jest trudniej sprzedać i oczywiście sprzedaje się za niższą cenę niż w rzeczywistości byłaby warta, gdyby była w lepszym stanie. Także zapraszam do filmu. W początku powiem Wam, czego nie używać przy pielęgnacji rebornów. Na pewno nie używajcie oliwki. Oliwka. Nie używajcie oliwki, dlatego że ona nie wsiąka w winyl, bo winyl to nie jest ludzka skóra i żaden krem nie będzie w nią sobie wsiąkał, tylko po prostu zostawał na samej powierzchni, będzie tworzył taką warstwę takiego tłustego czegoś, no tego tłustego kremu właśnie będzie to pozostawało. Lalka przez to będzie się świecić i będzie traciła urok. Nie używajcie wazeliny, bo to działa na tej samej zasadzie. W zasadzie to możecie używać, to są takie waciki, wiecie, kosmetyczne. To możecie używać jak najbardziej, ale nie polecam tego często używać, bo to ściera właśnie warnisz, który właśnie zabezpiecza farby przed ścieraniem. Nie używajcie też chusteczek mokrych czy suchych, dlatego że one właśnie tak samo ścierają warnisz, no i lalka przez to zaczyna się świecić. No jej farby Genesis tracą po prostu tą odporność i łatwo mogą po prostu się ścierać. Teraz przejdziemy do produktów, które w zasadzie należałoby używać, ale nie trzeba. One po prostu ułatwiają właśnie pielęgnację rebornów. Po pierwsze idą patyczki do uszu. Patyczki do uszu możecie używać jakichkolwiek, takich z wielką końcówką lub takich najzwyklejszych dla dorosłych. Nie ma to w zasadzie znaczenia, jakich będziecie używać, bo wszystkie mają taką małą, zwężoną końcówkę. One się przydają przy, wiecie, takich zakamarkach na rebornach, które są trudno dostępne dla jakichś szmatek lub czegokolwiek takiego. Można nimi umyć uszka od środka, można na przykład wokół paluszków przejechać, w jakichś tam zagłębieniach, które mają reborny i oczywiście też w nosku. No i one właśnie tak ułatwiają sprawę. Polecam jeszcze takiego, no nie wiem jak to nazwać, saka, coś takiego. No i nim fajnie można, tak wiecie, wyssać wodę, która pozostanie w nosku, w uszkach lub tam wokół właśnie palców. Jeszcze do właśnie ciałka polecam puder, niezależnie jakiej firmy, ja używam właśnie tej, dlatego że dla mnie najlepiej pachnie z wszystkich, jakie miałam. Nim fajnie właśnie można nadać zapach rebornowi oraz można po prostu zatuszować, jeżeli Wasza lalka się gdzieś błyszczy w jakichś miejscach, gdzie nie ma warniszu lub czegoś takiego. Można go fajnie użyć i on będzie tuszował właśnie te błyszczące miejsca. Natomiast ja nie używam go w tych celach, dlatego że moje lalki się nigdy nie błyszczały, ja o nie dbam, więc ja tylko używam po prostu, żeby ładnie pachniały. Teraz przejdziemy do pielęgnacji włosków. Włoski są łatwiejsze w pielęgnacji, ale również trzeba o nie bardzo dbać, bo jak wiadomo, to jest żywy włos, mohair, no. I ja używam tutaj takiej odżywki, którą mam rozcieńczoną razem z wodą. Fajna taka odżywka do włosków.
One też również nadaje ładny zapach i taki, wiecie, dotyk miły. No i to w zasadzie możecie je również myć, ale w tej sprawie będę robiła osobny filmik, także się nie martwcie. Tutaj mamy jeszcze szczotkę do zębów. Dlaczego do zębów? Dlatego, że nią się bardzo fajnie wyczesuje włosy. Ona łatwo, można ją wystylizować, jakoś tak dokładnie wystylizować włoski. Nadać jakieś fajne loczki zrobić można. I ona też fajnie wyczesuje, bo ma takie dość twarde włosie. Możecie używać oczywiście takich szczotek dla niemowląt. Ja akurat nie posiadam, bo mi się gdzieś wszystkie zapodziały. Chociaż i tak z nich nie korzystam, więc dla mnie to nie problem. Ja najczęściej używam właśnie z grzebyczków lub takich szczotek. Grzebyczki są fajne dlatego, że łatwo rozczesują włosy. No i można nimi też fajnie stylizować. No, także to by w zasadzie było na tyle z produktów do pielęgnacji. Teraz przejdziemy do tego, jak dokładnie myć Reborna. Pielęgnację pokażę Wam na przykładzie dwóch lalek. Maciusia i Teosia, który jest tam, ale go nie widzicie. Pierwszym krokiem jest oczywiście nalanie do jakiegoś pojemniczka wody i dodanie do niej mydła. Nie przesadzajcie z mydłem, bo wyjdzie źle. Później bierzecie taki patyczek, zamaczacie go w wodzie, ale nie tak, żeby cały ociekał tą wodą, tylko delikatnie czubek, żeby było dosłownie trochę. Później bierzecie Reborna oczywiście i mamy uszko. W uszku trzeba zrobić tak, że będziecie czyścić tu. Każdy zakamarek trzeba wyczyścić uszka, bo w uszkach i w nosku i tutaj przy oczach gromadzi się najwięcej kurzu, bo to są takie trudno dostępne miejsca tak naprawdę. Bierzecie drugą część i tak samo właśnie nie przejmujcie się, jeżeli trochę wody tam zostanie, bo wodę zawsze możecie łatwo wyssać tym sakiem, którego nie musicie posiadać. Możecie zrobić tak, albo po prostu wysuszyć, ale ja polecam wziąć osobny, suchy patyczek i po prostu wysuszyć. Ten wyrzucamy podczas brudny. Ten może jeszcze się przydać. Bierzemy drugie uszko, osobny patyczek i oczywiście myjemy tu. Każdy zakamarek musi być czyściutki. Właśnie polecam takie sprawy wykonać, jeżeli na przykład sprzedajecie lalkę i wysyłacie ją do nowego domu, to wtedy się właśnie przydaje ją porządnie wyczyścić, bo dla Waszego klienta będzie miło zastać lalkę, która jest czysta i pachnąca, niż na przykład brudna, z kurzem w uszach i śmierdząca, bo taka prawda. Wiem to po sobie. Dobra, chyba to. Teraz suszymy. No i uszka już mamy gotowe. Teraz przejdziemy do nosku. Bierzemy oczywiście, zamaczamy. Maciuś nosek ma miniaturowy, naprawdę bardzo mały. I żeby u niego nosek wyczyścić, to jest naprawdę ciężko. Aha, i jeszcze zapomniałam dodać, że taką pielęgnację wykonujemy maksymalnie co 2 miesiące. I jeszcze przed na przykład sprzedaniem lalki. Ale nie częściej, bo naprawdę szkodzicie tym lalkom, jeżeli będziecie robić to co tydzień. Teraz bierzemy, będziemy czyścić usta. Bo usta też mają właśnie takie zakamarki, na przykład bródka.
jak widzicie, ma takie zgłębienia. Przydałoby się właśnie wyczyścić. No, płytko już mam gotowo. I buzię, teraz oczka. Robić tutaj przy nosku, ponieważ tam się najwięcej kurzu właśnie gromadzi i na całej powiece, bo tam również się gromadzi kurz, bo nie wiem, jakoś oczka, właśnie te miejsca takie, to są miejsca, gdzie najwięcej się takich rzeczy gromadzi. Wiadomo, buźka to jest praktycznie jedyny element wyborna, który nigdy nie jest zakryty. Bo jak wiadomo, zakładamy czapeczkę, to tutaj mamy zakryte. Zakładamy jakieś body, to co chwilę właśnie te body wycierają ciałko, więc to też nie ma jakiegoś tam tego. A tak, to buźka zawsze jest najbardziej brudna. Dobra, ten reborn jest już gotowy i przejdziemy teraz do Teosia. Przy okazji przyniosłam sobie nowe patyczki, więc nie będę tam tymi oczywiście robiła. Pierwsze łóżko bierzemy. On ma akurat takie śmieszne kształty, że jak patrzcie, takie bardzo fajne łóżka ma. I dość głębokie ma uszy. Ale fajnie, bo właśnie bardziej realistyczny jest dzięki temu. Trzeba włoski odgarnąć, żeby nie przeszkadzało nam. Za uszkiem też robimy. Oczywiście biorę suflet i suflet. Dobrze. Teraz weźmiemy, zrobimy drugą stronę. Nie widać, bo mamy takie włoski. Oczywiście u prawdziwych niemowląt nie można robić w uszach, grzebać w uszach patyczkiem, ponieważ jest to niebezpieczne. Można przerwać błonę bębenkową i takie dziecko straci po prostu słuch, czego nie chcemy oczywiście. U ludzi dorosłych tak samo nie można właśnie tak patyczkiem robić, ponieważ skutkuje to tym samym, co u niemowląt. Teraz nosek zrobimy. Użyję do tego takiego patyczka. Można użyć saka. Suchy teraz. Teraz robimy usta. Tutaj pod bródką oczywiście. Trzeba dużo, bo ona wypukła. Teraz zrobimy oczka.
gdzieś tam w tym oczku tak samo. Możecie trochę więcej właśnie przy oczach nabrać tej wody. Ponieważ oczy, w oczach najwięcej się kurzu gromadzi. Możecie też umyć tutaj tak właśnie takie fałdki, co zwykle raborny mają na szyi. No i przejdziemy teraz do pielęgnacji włosów. Teraz pielęgnacja włosów. Na początek spryskujemy włosy właśnie tą odżywką. Nie musicie jej żałować, bo im bardziej mokre włosy, tym lepiej się je stylizuje. Dobra. Już nawet taki siwy się zrobił, u Was tego nie widać. I teraz właśnie czyszczymy włoski i stylizujemy je za ruchu. U mnie się włoski układają w taką falę. No nie falę, tylko taki, wiecie, wirek. I naturalnie u niemowląt włoski również się tak układają, także bardzo realistycznie to wygląda. Możemy zrobić małą grzywkę lub zaczesać włoski na bok. Ja bardziej preferuję taką delikatną grzywkę. Za łóżko lub po prostu tak. Tutaj na skroniach, tutaj z tej strony lubię tak właśnie zaczesać. O. I tutaj może mieć tak. Bardzo fajnie to wygląda. Możecie również podkręcić włoski tak. Wtedy macie takie rączki, ale ja wolę mieć po prostu włoski. Aż się tutaj pomoczyło, ale to nieważne. Teraz najlepiej powstrzymać główkę tak, żeby woda zdołała wyschnąć. Najlepiej go posadzić, gdzieś oprzeć, tak żeby włoski się zostały tak jak są. Widzicie, ma takie tak ułożenie włosków. Oczywiście możecie go oprzeć, nic się nie stanie. W zasadzie to tyle w tym filmie. Tutaj mam jeszcze naszego Maciusia. Dziękuję Wam, kochani, za oglądanie. Prosiłabym Was o subskrypcję i dacie dzwoneczka, ponieważ wakacje. Na moim kanale zawsze jest najwięcej filmów. Naprawdę zdarzają się filmy, które są codziennie, także dajcie ten dzwoneczek, dajcie subskrypcję. Jeżeli ten film okazał się Wam pomocny lub po prostu Wam się podobał, dajcie łapkę w górę. Napiszcie również komentarz, jeżeli czujecie taką potrzebę. Dziękuję, kochani, za oglądanie. No i zapraszam do następnych filmików. Pa, pa!